猫手をたく。Święto zmarłych. Dzień, w którym to przypominamy sobie o najbliższych, którzy niestety opuścili nas. Często zbyt szybko, często zbyt nagle. My dzisiaj przypomnimy sobie osoby ze świata anime i mangi, które w ostatnim czasie odeszły z tego świata. Chyba największą stratą w tym roku dla naszego fandomu jest śmierć Kentaro Miury. Twórca słynnego Berserka, na którym wzorowało się wielu innych mangaków, odszedł od nas w wieku 54 lat. Takao Saito zasłynął przede wszystkim z Golgo 13, mangi, która obecnie dzierży rekord Guinnessa pod względem ilości wydanych mangowych tomików. W tym wypadku śmierć autora nie oznacza jednak końca tworzenia Golgo 13, gdyż specjalnie na jego życzenie zostało stworzone Saito Production, czyli grupa artystów, której zadaniem będzie dalsze kontynuowanie tej mangi. Yasuo Otsuke był uznanym animatorem, który pracował m.in. nad anime Lupin III. Był bliskim przyjacielem Hayao Miyazakiego, czego owocem była współpraca nad Mirai Shounen Conan oraz Lupin III Zamek Kagiostro. Shunsuke Kikuchi był wybitnym kompozytorem, który stworzył muzykę do takich anime jak na przykład Dragon Ball Z, Doraemon, Doktor Slump, Tygrysia Maska. Zmarł w wieku 89 lat. Masami Suda, animator, który brał udział przy tworzeniu wielu anime. Najbardziej znany był jednak z pracy nad animacją i projektem postaci w Hokuto no Ken. Minako Shiba to animatorka i projektantka postaci, która pracowała przy takich anime jak na przykład Kuroshi Tsuji, Detektyw Conan, Hikaru no Go czy też No Air. Yushi Suzuki był reżyserem i animatorem. Ostatnim anime, nad którym pracował, było Eden Zero. Pełnił tam rolę reżysera. Niestety nie dożył premiery wszystkich odcinków swojego dzieła na ekranie telewizorów. Osamu Kobayashi, reżyser, animator i scenarzysta, który zasłynął z pracy przy anime Back oraz Paradise Kiss. Shuichiro Moriyama nie był może wybitnie znanym seiyū, ale podłożył on swój głos pod głównego bohatera jednej z moich ulubionych produkcji studia Ghibli, czyli Porco Rosso. Pozwolę sobie jeszcze wspomnieć o kilku osobach, które odeszły w 2020 roku. Wielkim szokiem w 2020 roku była śmierć Keijiego Fujiwary, wybitnego seiyū, który w swoim portfolio miał wiele, naprawdę wiele fenomenalnych ról. Nieco odbiegnę od tematu związanego z anime i mangą i wspomnę Kazuhirę Hashimoto, twórcę gier wideo, ale przede wszystkim osobę, która wymyśliła słynny Konami Code, który także pojawia się w kilku anime, jak na przykład w Konosubie. Bardzo bolesna dla mnie była informacja o śmierci Izumiego Matsumoto, mangaki, który stworzył jedną z moich ukochanych mang, Kimagure Orange Road. Hayumi Miura to aktor, którego możecie kojarzyć z roli Erena w live-action Shingeki no Kyojin. Niestety w wieku 30 lat postanowił odebrać sobie życie. Yuji Yamaguchi to reżyser i scenarzysta, który pracował przy dość sporej ilości anime. Do jego najbardziej rozpoznawalnych dzieł należy Fate Stay Night z 2006 roku oraz film kinowy Fate Stay Night Unlimited Blade Works.